Cześć moi mili, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Ja jestem WTS, a przed wami w przyspieszonym tempie WTS. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie jest mój DAF XG. To się nie zmieniło, ale zaczniemy dzisiaj od przejrzenia modów. Więc udajmy się do panelu. Dobra. I chciałbym wam pokazać moda, którego dzisiaj wam zademonstruję w działaniu. To jest mod Momo Air Ride Ultimate. To jest ten mod. I on już na maksa powoduje, że to siedzenie wam się buja pneumatycznie w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. O tak. Tak jakbyście robili. Nieważne. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten nie wie. I niech tak zostanie. Dobra. To jest bardzo fajny mod i jego zostawimy. Ja go mam umieszczonego tutaj u siebie. I dzisiaj się nim zajmiemy, a za tydzień zajmiemy się modem Kogel Cargo. To tylko tak, żebyście mogli zauważyć, że mam go już u siebie. I za tydzień będziemy jeździli z naczepą Kogel. To na dzisiaj. Wychodzimy. I zobaczymy, jak ten mod w działaniu się spisuje. I już jesteśmy w menu głównym. I możemy przejść do jazdy. Słuchajcie, dzisiaj jazda. Nie to chciałem kliknąć. Dzisiaj jazda z taką oto chłodnią. Podwójną, sześcioosiową, podwójna chłodnia stosowana w rejonach Szwecji, Finlandii, Norwegii, ale także w Niemczech. I dzisiaj trasa nie tak jak normalnie po Szwecji, czy Finlandii, czy Norwegii, tylko dzisiaj pojechałem do Drezna. A z wami pojadę do Monachium i w Monachium do firmy BIT i tu się będziemy rozładowywać. Więc mamy 6 godzin 18 minut drogi przed nami. Pewnie gdzieś po drodze jeszcze jakaś pauzuchna się zdarzy. Zobaczymy gdzie, może tutaj, a może gdzieś tutaj byłoby chyba lepiej wjechać, bo to długi zestaw, więc nie wiem. Zaraz zobaczymy. Przechodzimy do jazdy. Tak. I oto jesteśmy przed moim zestawem, czyli tym ze zdjęcia początkowego. Wygląda pięknie, czeka na drogę. Jeszcze sobie obejrzyjmy go z tyłu. Mam nawet takie specjalne kurtyny powietrzne. Owiewki z tyłu na naczepie. Extra Lang. Napisane chyba po szwedzku. Let op extra lang. No, w każdym razie. A naczepa skąd jest? S. Też chyba Szwecja. W każdym razie. Tak wygląda mój zestaw. Nie wiem, czy tutaj też możemy. Szkoda, że nie można odpiąć tego pierwszego zestawu, żeby wycofać ten drugi. To by była jazda, nie? Rozładowywać jeden, rozładowywać drugi. To by była niezła jazda, ale niestety tak się nie da. A wiem, że nie jest przejazdowy, ponieważ przy drugiej naczepie jest z tej strony agregat chłodniczy, więc jakoś to trzeba wyładowywać, ale jak to wam nie powiem, tego do końca sam nie wiem, jak oni to wyładowują. Muszą coś kłaść na ten wózek z trzema osiami i jakoś to muszą stamtąd wyciągać te rzeczy, no bo inaczej to by się nie dało, nie? Na to siodło muszą kłaść drugie. Od naczepy na to siodło muszą kłaść jakoś ten no przejazdowa byłaby idealna. No ale jak mamy chłodziarkę, to no niestety nie da rady. Dobra, słuchajcie, wejdźmy już do samochodu. Odpalmy. Mamy 21.13, 4 godziny 25 minut, 6 godzin 18, czyli nie dojedziemy na miejsce jednego dnia i ja bym musiał się gdzieś przespać.
Tylko teraz pytanie, gdzie? To jest najbliżej. 3 godziny drogi od nas. I dopiero ten ostatni 4.40, to za daleko. To za daleko, musimy się przespać tutaj. Dobra, to tutaj sobie zrobimy wjazd i zobaczymy, jak to będzie. Ok. Hamulec, bieg, światełka i słuchajcie, o, już buja mnie na tym fotelu, czujecie? Już mnie buja, a dopiero wyjeżdżamy. Szerokim łukiem, bo muszą dwie naczepy zajść, ale bez problemu weszły. Pewnie dlatego, że środkiem wyjechałem, to dlatego tak ładnie weszło. Ja w moim DAF-ie XG, słuchajcie, jak ja lubię tego DAF-a, po prostu jestem w nim zakochany. To jest ulubiona ciężarówka. Już mam zrobione w niej 46 147 km. Słuchajcie, i kolejna informacja, zostaw subskrypcję i zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jak oglądasz, to naprawdę mi pomoże, jak zostawisz łapkę w górę i subskrypcję, tak żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Po to chyba są te łapki w górę. Jeśli nie, to dajcie mi znać, bo ja się tak nie znam na YouTubie, ja stary facet jestem, nie jestem z tej ery, co wszystko wie o YouTubie, Instagramie i tak dalej. Ja w ogóle na Instagramie jestem, ale zupełnie jako ktoś inny i zupełnie z innym kontentem, który no szczerze mówiąc no zupełnie w innej sferze, tak? Dlatego wam nie podaję tego Instagrama. Instagram to była taka oddzielna zabawa, ale tak naprawdę to też już ją skończyłem. Już się nie bawię na Instagramie tak jak kiedyś na początku. Zresztą wcale mi jakoś tam Instagram specjalnie nie przeglądanie tych zdjęć nie rajcuje, więc no co poradzić? No nie rajcuje mnie, no po prostu. Więc żadne tam jakieś Instagramy, TikToki. O, trochę za mocno schamowałem. I tego typu rzeczy. Instagrama mam, że tak powiem, teraz już tylko tak dla siebie, żeby przeglądać, co rodzina wrzuca. Więc no nawet nie wiedziałbym, jako fan symulatorów, nie wiedziałbym, co miałbym wam wrzucać na tym Instagramie. Co, jak siedzę przed komputerem i nie wiem, no nie wiem, czekając na dopływ gotówki, żeby pograć w Valhalla, gram w Wiedźmina, no. Interesuje was to? I tak nie lubicie serii gier sensacyjnych na moim kanale, więc w sumie nie wiem, czy warto w ogóle się bawić w takie rzeczy. W każdym razie, nie wiem, o czym ja mówiłem. Mówiłem o tym Instagramie, jakoś tak mi strasznie zeszło na ten. Ale zostawcie tą subskrypcję i łapkę, tak, od tego zacząłem. Ale też, słuchajcie, firma RICO, wirtualna europejska i amerykańska wirtualna spedycja, otworzyła swoje drzwi dla was otworem teraz i przyjmuje nowe osoby do pracy, więc jeżeli chcecie pojeździć sobie luźno ze znajomymi, pogadać na Discordzie, pojeździć, to czekajcie, to nie tutaj. Tutaj. To zapraszam was serdecznie do jazdy razem z nami w firmie RICO. Nie chciałbym przekroczyć. Fajnie byłoby się z wami spotkać jako widzami.
To na pewno. No i cóż, cóż więcej powiedzieć. Zapraszam serdecznie, tak? Firma będzie się rozwijała, ale bardziej tak, żeby wszyscy byli kolegami, niż żebyśmy robili z tego firmę stricte przeznaczoną na topkę pierwszych firm takich VSK-owych na świecie, tak? Ja bym... No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić, tak? Słuchajcie, czy ja podniosłem ośki? Czy ja podniosłem ośki? Bo mamy 16 ton ładunku na dwóch naczepach. To ja mam... Nie podnosiliśmy osiek. To ja je podniosę. Nie wiem, czy były podniesione, czy nie. Sprawdzimy wyjeżdżając, jak nie zapomnę, z tego miejsca, gdzie będziemy nocować. I słuchajcie. O, prawo. I słuchajcie, też już od nie... Od, znaczy chciałem powiedzieć od niedawna. Od niedawna zakupiłem, ale będę miał specjalną podstawkę od firmy TK Customs pod takie Almara kierunkowskazy do kierownicy Thrustmaster T300 RS wpinaną tutaj na górze. Ona będzie wpinana i będzie sztywno się trzymała, także ja będę mógł te kierunkowskazy sztywno zamontować, a nie tak jak teraz, że widzicie, one się ruszają, bo one są zamontowane na takim, ze względu na to, że ten taki półokrągłe wykończenie tej kierownicy nie daje wpiąć czegoś na płasko, to musiałem zrobić taki stelaż i zrobiłem go z kartonu, bo nie miałem żadnych takich plastikowych kawałków, żeby z tego zrobić. Więc zrobiłem z kartonu i to się trzyma, ale trzyma się słabo. Więc chciałbym powiedzieć, że firma TK Customs zrobiła dla mnie taki uchwyt i czekam właśnie na niego, żeby mi ten uchwyt zamocowali. Więc jak najbardziej polecam i będę też testował do tych pedałów podstawowych tutaj od kierownicy Thrustmaster T300 RS będę testował coś takiego jak to się nazywało jakoś z breakiem coś. Chodzi o to, że to jest taka wstawka, którą trzeba wstawić, wkręcić w sprężynę, taka z jakiejś gumy zrobione, czy z czegoś, z jakiegoś poliuretanu, czy coś takiego, taka śruba, którą się wkręca w sprężynę i dzięki temu hamulec jest taki jak G29, a nie ten hamulec po prostu nie robi się, nie wciska się tak do końca, jak jest to w Thrustmasterze. Ja go mogę tutaj z niedużym wysiłkiem wcisnąć do końca i to nie jest fajne. Myślę, że będzie dużo fajniej, jak będzie się zachowywał. Będę testował tą nakładkę i ona jest od TK Customs i słuchajcie, żeby sobie stuningować kierownicę wystarczy 40 tam złotych, bodajże 39,90 czy teraz 45 po promocji, bo się chyba skończyła, czy 50, nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że są to nieduże pieniądze, za które można sobie stuningować pedały, ale oni mają nie tylko taki sposób na stuningowanie pedałów. Można sobie wkręcić takie sprężyny, żeby to wyglądało tak jak w tej wersji TLCM. To jest wersja ta taka wyższa tych pedałów z takimi z tyłu dźwigniami i sprężynami, to można sobie przerobić, tylko że to już kosztuje trochę drożej, około 150 zł za dwie sprężyny bodajże do hamulca i do gazu, bo do sprzęgła raczej nie potrzeba, więc tu musiałem trochę przehamować, bo mi się ciężarówka przechylała i nie mieściła się, więc tak
takie są sprężyny. Jest jeszcze jedna taka, tylko z potencjometrem, tylko do końca nie wiem, co ten potencjometr, do czego on ma służyć, i tego do końca się nie dowiedziałem od TK Customs. Tutaj niektórzy znajomi mówili, że to wprowadza wibracje pedał hamulca, ale nie. To nie wprowadza wibracje, ponieważ nie ma żadnego silnika, który miałby wprowadzać wibracje, więc no po prostu tego nie robi. Jest to taka guma z potencjometrem, nie do końca wiem, co ten potencjometr robi, ale jak się tą gumę naciska, to jakieś tam informacje są przetwarzane i dzięki temu potencjometrowi prawdopodobnie lżej lub bardziej odpowiada nam to za łapanie ABS-u w grze. Jak rozumiem, w takich grach jak Assetto Corsa, nie wiem, może Forza Horizon nawet, może jakieś inne, gdzie blokowanie hamulca jest ważne, żeby to móc wyczuć pod nogą. Taki dodatkowa rzecz jak blokowanie hamulców byłaby ważna. Tak, dla mnie to nie jest zupełnie ważne, ponieważ ja no nie blokuję hamulców w Eurotrucku, tak? Nie zdarza mi się blokować hamulców w Eurotrucku. Słuchajcie, my chyba staniemy tutaj. Teraz sobie zobaczymy. Tak, słuchajcie, mamy tutaj parking. Ja jeszcze wyjdę, żeby zobaczyć, czy się schowałem. Słuchajcie, jak na stację benzynową i jak na takie naczepy, to myślę, że schowałem się bardzo ładnie. Nic nie wystaje, nic się nie dzieje złego, wszystko wygląda bardzo ładnie. O, a tu przy okazji długie. Pyk, pyk. Pięknie to wygląda. Tak, pięknie. Pięknie, no. Dobra, słuchajcie, gasimy światła i idziemy spać. Dobra, jest 9. My mamy ładunek dowieść na 12. Więc sprężajmy się. Nawet 9.30. Dobra, słuchajcie, z tą naczepą 2899 przejechane. Już. Dobra, teraz trzeba wywinąć. Rogala. Aha. Jeszcze jedna rzecz. Miałem te koła sprawdzić, czy są podniesione. Dobra, teraz są podniesione. Okej. Nie musimy zużywać ogumienia. Jedziemy. Ja się napiję kawy. Słuchajcie, mam zajebistą kawę. Dlatego nie ziewam. 5 razy więcej kofeiny niż w zwykłej kawie. Ale to nie to sprawia, że ta kawa jest taka wyjątkowa. Skręć w lewo. Tylko jej smak. Ponieważ ma smak białej czekolady. I jest zajebiście pyszna. Naprawdę. Zajebiście pyszna. Nazywa się Angels i to jest GBS, tak, GBS ona się nazywa. GBS, Angels i co jeszcze? I smak biała czekolada. Słuchajcie, ja mam oczywiście taką zwykłą mieloną kawę, nierozpuszczalną, ale można dostać je też w wersji rozpuszczalnej. Jeżeli ktoś nie ma ekspresu, to może spokojnie się napić w wersji rozpuszczalnej. Nie ma, że nie ma. Wytwórca kawy o wszystkim pomyślał. Nie wszyscy mają ekspresy. I słuchajcie, można ją dostać. Ona w internecie jest zazwyczaj dosyć droga, ponieważ kosztuje około 4 dych za opakowanie. Więc no,
tania nie jest, ale, bo to nie jest wszystko, w Lidlu można ją kupić za 31,99, no 32 zł bodajże. Nie w Lidlu, kurwa, w Lidlu. Pierdolony Lidl. No jebać tego Lidla, kurwa, no. Kauflandzie. Chociaż jego też nie lubię. Mają burdel, nawet w półki nie zainwestują. Palety rozkładają i kurwa myślą, że to już jest sklep. Rozkładają towar na paletach i myślą, że już sklep mają, kurwa. To jest, to ma być sklep, towar na paletach, półki se kupcie w tym Kauflandzie. Dobra, nieważne, słuchajcie, w każdym razie może już mają półki, bo ja dawno nie byłem. Tak czy inaczej, Kaufland, niezbyt lubię sklep, ale w nim jest dostępna ta kawa. Prawdopodobnie nie dostaniecie jakoś wiele smaków, ale na pewno kawka będzie, a są różne smaki. Jest chyba z 20 smaków, jak nie więcej. Jest ciasteczko jakieś czekoladowe, no są różne te smaki, więc naprawdę macie w czym przebierać i te kawy są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jak ktoś potrzebuje kopa, to jest 5 razy mocniejsze od energetyka bodajże. Przepraszam. 7 razy mocniejszy od kawy. A 5 razy mocniejszy od energetyka. Czy jakoś tak, no. No nieważne, nie chodzi tutaj o liczby. W każdym razie jest dużo mocniejsza ta kawa. Dużo mocniejsza. No w każdym razie jest mocniejsza i jest naprawdę dobra. Więc jak ktoś potrzebuje takiego kopa rano, jak na przykład miał ciężką noc, bo mu kobieta spać nie dała. Macie tak czasami, że kobieta wam spać nie daje. No przecież nie przez seks, bo czuchy jedne. Kurwa, tylko o seksie myślą. Chrapała! Chrapała i wam spać nie dała. No, więc skoro chrapała, to... no to później macie zjebaną noc i wstajecie sobie rano i robicie taką kawkę. Stawia was na nogi i jakoś jesteście w stanie przeżyć ten dzień w pracy, w szkole. No nie wiem, gdzie tam chodzicie, no, co lubicie. Ja bym poszedł chętnie do szkoły. Teraz jak pracuję, poszedłbym chętnie do szkoły. Szkoła to taki luzik, jak się pracuje już kilka lat dobrych, to szkoła to taki luzik. Więc no do szkoły pójść, czemu nie? Ale z drugiej strony sprawdziany, prace domowe, no nie, nie. Chyba, żebym się uczył jak kiedyś. Tak? Na trójkę? Na dwójkę? No, na trójkę. Chociaż, słuchajcie, nieważne jak się uczycie, ważne, żebyście przechodzili z klasy do klasy coraz wyżej i żebyście zdobywali te klasy. Niekoniecznie nie musicie być najlepsi z samymi piątkami, chociaż zaraz będzie, że źle uczę dzieci, ale dzieci nie oglądają tego kanału, bo nie wolno im, bo to nie jest kanał dla dzieci. To jest kanał tylko dla dorosłych od 18 roku życia, chociaż wtedy też ludzie nie są dorośli. I tutaj obrażę wszystkich 18-latków, 20-latków, 21-latków, to nie są dorośli ludzie. Chociaż niektórzy mają takiego kija w dupie, że w wieku 15 lat już są bardziej dorośli niż nie jeden dorosły, tak? Jak na przykład ja. W każdym razie, no, ja już mam 40 lat, więc mogę sobie takie głupoty pogadać. No i cóż, my już przejechaliśmy, słuchajcie, większość trasy. Tutaj mamy 9 godzin jeszcze jazdy, godzina 53 do celu. Godzina 53 do celu. No i jedziemy. Jak na razie ta podwójna naczepa nie sprawia nam żadnego problemu. Co prawda trzeba uważać przy skrętach, w prawo, w lewo i tak dalej, ale nie sprawia nam dużego problemu. Wydaje mi się, że jest
jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli chodzi o testowanie fotela, słuchajcie, ten fotel też nie buja się jak szalony, jak taki, że tak powiem, popierdolony, że nie wiadomo co z nim zrobić. Przy takiej zwykłej jeździe, jak nic się nie dzieje na drodze, to on tam delikatnie troszkę faluje, delikatnie ten, ale no to jest prawie nieodczuwalne. Myślałem, że będzie dużo bardziej falował. Ale za to, jak jesteśmy na jakimś przejeździe, przez coś walniemy, jakiś krawężnik, to wtedy nami zabuja. I o to chodziło, żeby właśnie wtedy nami zabujało, a nie w jakimś tam dziwnym momencie, tak? Żeby nami kołysało przez całą drogę. Tam czasami połyszę te wszystkie ruchy teraz tego podwozia. Nie czujemy tak sztywno, tylko one są takie naprawdę... O, 95. Dobra, leć. Leć, szybciej. 97, 98. No, byleby stówy nie przekroczyć, bo na trackbooka trasę nie wejdzie. Znaczy wejdzie, ale do tej kategorii wyścigi, a my nie robimy w tej kategorii, tylko w kategorii zwykła jazda, więc do 100 km, bodajże do 130-125 w ATS-ie, nie wiem jak tam się liczy. Tak czy inaczej, my tam tej prędkości jakoś specjalnie nie przekraczamy w ATS-ie, bo my jeździmy też z kagańcem 105 na godzinę. Oczywiście każdy może sobie jeździć jak chce, u nas w firmie też, to nie ma żadnej przeszkody ku temu, żeby każdy robił co chce i jak chce, tylko żebyśmy mieli, ale to na trackbooku i tak wszyscy mają w złotówkach bodajże, czy w euro, nie pamiętam. W każdym razie wszyscy mają tam w jakiejś walucie, czy w dolarach. I wszyscy mają w tych kilometrach, tak? Czy z Amerykana, czy z ETS-a, wszystko jest w kilometrach podawane, więc czy ktoś ma w Amerykanie, przepraszam, czy ktoś ma w Amerykanie w milach, czy nie ma w milach, to naprawdę wisi nam to. To jeździ, każdy jeździ jak chce, tak? Więc my jedynie co, to planujemy, żeby jeździć, to prawda, w malowaniu firmowym, ale też nie trzeba często. Można zmieniać to malowanie, można sobie zrobić jakieś własne, jeżeli ktoś lubi, a jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie jeździł w malowaniu firmowym. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, więc na pewno malowanie firmowe jakieś tam będzie. Czy na wszystkie ciężarówki? Zapewne tak, ale pewnie w kolejności, ponieważ nasze malowania firmowe się wysypały i no, ze względu na te kolejne wersje gry i na update'y ciężarówek, no to po prostu się wysypały, tak? Mieliśmy na przykład do Scani, tej nowszej Eski R-ki i się wysypały, bo weszły do nich te tuning paki i już nie działają. Co prawda działają i można by jeździć, ale na lusterkach jest brzydko, na tyłach, na tyle, na tych listwach międzyosiowych jest brzydko, więc no tak nie do końca bym polecał. Można co prawda umieścić szarą listwę albo kratkę jakąś, można nie mieć tego, można zrobić Bida Edition traka i wtedy wszystko będzie działało, ale nie o to chodzi. W końcu jak już trak pomalowany elegancko, to zazwyczaj jest w dobrej konfiguracji. Kto by najpierw myślał o tym, żeby malować ciężarówkę w zajebiste barwy? Kurwa, jak ja to powiedziałem? Barwy? Nie, jakoś inaczej. Żeby malować, już nieważne, z tym jakieś zajebiste barwy. No i znowu tak dziwnie powiedziałem. Kurwa, ta kawa mi jebie w mózgu. Żeby malować w jakieś dziwne barwy i nie kupić sobie listw międzyosiowych albo malowanych lusterek. No to trzeba by być już naprawdę jakimś pojebem, żeby zrezygnować z malowanych lusterek, a wydać chuj kasy na malowanie.
No ale każdy robi jak chce. No, mi się wydaje, że nikt rozsądny nie kupowałby zajebistego malowania, tylko pomalowałby, kupiłby z salonu białego, jeździłby białym, nalepiłby naklejkę Niedźwiedź jeździ, bo firma się nazywa Niedźwiedź jeździ, bo sobie tak to właśnie wymyśliłem i słuchajcie, i nagle zajebiste malowanie, bo a na lusterka go nie było stać. No nie wiem. No, dla mnie to takie zdeczka nieporozumień. W każdym razie wy możecie się spodziewać, że malowania będą. Nad tym co prawda czuwa Daniel, którego znacie, którego nie wiem czy lubicie, może go nie lubicie. Napiszcie w komentarzach czy lubicie Daniela. Na pewno się ucieszy jak napiszecie, że go nie lubicie. Więc słuchajcie, piszcie, że go nie lubicie. Wszyscy po kolei piszcie, że go nie lubicie. Będzie mega zadowolony, gwarantuję wam. Tomów jedzie na psych. Piszcie, że go nie lubicie. O, firma zniknęła. Zajebiście, firma zniknęła. Dobrze, że jest miejsce do zatrzymania. Nie ma, chyba się pojawi, nie? O kurwa, już myślałem, że się nie pojawi. Teraz jak tu wjechać? Jak tu wjechać, żeby się wyciągnąć jak ta skóra z niedźwiedzia? To zaliczy? Nie zaliczy. Będziemy co? Będziemy cofać. Bidablem. Muszę skrzywić delikatnie. Teraz wyprostować. I teraz podciągnąć. Proste. Proste jak konstrukcja cepa. Pięknie. Wyciągnięty jak skóra z niedźwiedzia. Dobra. Świateł nie było. Gasimy. No. To i równiutko wyciągnięta ciężarówka, pięknie z lewej, z prawej, tyle samo. Pięknie jest, nie ma chuja we wsi, co? Zaparkował. No to lecimy z tym ładunkiem. Oczywiście doskonale, panie, doskonale. Zajebiście to przejechałeś, kurwa. Pokłony, zajebiście, jesteś mega zajebistym kierowcą, kurwa, jak zajebiście przywiozłeś nam tą wieprzowinę, jak nam zajebiście wieprzowinkę przywiozłeś, zajebiście, kurwa, no zajebiście, wieprzowinka, miam, 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 16 ton wieprzowiny, to będą hamburgery. Dobra, szukajmy jakiejś aktualnej trasy, tylko coś, tego nie zrobię przy was, bo będzie trwało, kurwa, godzinę. Do Drezna, patrzcie, wracaj z kwiatami ciętymi do Drezna, ale tylko 2 tony? 2 naczepy, a tylko 2 tony? No. I weź tutaj się nie skuś, panie. Dobra, zobaczmy, co jeszcze mają. Do Berlina, mrożony morszczuk w kostkach. Pomarańcze. Winogrona, pasztet. Gdzie? Do John Copping. Pięknie. Tylko ja bym pojechał tutaj, przez Danię. Zielone światło, długo można jechać. Słuchajcie, przez Danię pojechać, objechać, to nie jechać przez to tym królestwem, przez ten prom.
Albo może nawet przez prom. Zawsze to szybciej. A te napoje? O, to już jest trasa godna mistrza. 1923 km. Chce mi się taką robić? O, słuchajcie, też zielone i to z tym. I to z delikatnym ładunkiem, z napojami. No, to delikatny ładunek do mnie przemawia. I jeszcze dwie przeprawy promowe. Zajebioza. Dobra, biorę to. Słuchajcie, bierzemy to. O, patrzcie, odwróciło mi na tej firmie. Myślałem, że będę wycofywał. No tak prosto było wycofać tam do końca i w ten. Oni mnie odwrócili, ale i tak muszę cofnąć, bo nie wyjadę tak, żeby się złamać tutaj na raz. Zobaczcie, stoję za blisko krawężnika, żeby się złamać i wziąć ten zakręt na raz. Dobra, tak czy inaczej, ja kończę. Krawaty wiążę, usuwam ciążę. Zapisuję sobie jako pauzuknę. I zaraz śmigam dalej. A z wami widzę się za tydzień, nie wiem w jakiej serii, może w ETS-ie, może w ATS-ie, ale mam wam do pokazania mnóstwo rzeczy cudownych, wspaniałych, więc zapraszam do moich odcinków, słuchajcie, oglądajcie je całe, nie skracajcie, 37 minut, co to jest, obejrzyjcie sobie przy śniadaniu, to przecież nic. Ja oglądam takich youtuberów, których, no, lubię. No godzinami, tylko że ja jem śniadanie przez 3 godziny, więc to trochę co innego. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, suba i widzimy się za tydzień albo jeszcze wcześniej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.